Szczęść Boże, coś wam powiem. Nawrócenie zawsze zacznie od siebie. Bycie światłem świata to nie błyszczenie i oślepianie, a bycie solą ziemi to dodawanie smaku, a nie zatruwanie życia innym. Tak jak niewidomy nie może być przewodnikiem niewidomego, tak człowiek o powierzchownej pobożności nie może być przewodnikiem w wierze. Bo inaczej obaj się pogubią i krzywdę sobie zrobią. Mając belkę w oku, nie dostrzeżemy wyraźnie drzazgi wokół brata. Będziemy działali po omacku. A z takiego działania wyniknie tylko więcej szkody niż pożytku. Potrzebujemy w swoim życiu spokoju, ale nie świętego, bo z niego wynika tylko brak działania. Potrzebujemy spokoju, który pozwoli mi realnie ocenić moje miejsce i dostrzec moje wady, by na tej podstawie podjąć dalsze działanie. Doświadczenie Bożej miłości wzmacnia moją świadomość, że ja sam jestem grzesznikiem i potrzebuję zbawienia. To wszystko dzieje się na skutek nawrócenia. Wiara wymaga od nas świadomości, osobistego wyboru, decyzji, konsekwentnego wypełniania tego, w co wierzę. Nasze serce będzie puste, bo nie będzie związane z Jezusem. W formacji duchowej możesz spotkać ludzi, którzy mają mniejsze zdolności czy niższe wykształcenie niż ty. Ale trzeba przejść pewną drogę. Najpierw być uczniem, by kiedyś z czasem stać się nauczycielem. Bycie chrześcijaninem to sprawa serca. To kwestia wewnętrznego poczucia tożsamości, które znajduje wyraz we wszystkich aspektach życia. Prawdziwy Kościół tworzą osoby, które starają się utrzymać aktywną, świadomą współpracę z Duchem Świętym. A świadomość i zaangażowanie, gdy się ze sobą spotkają, wtedy jest wielce prawdopodobne, że doświadczymy wielkiej przemiany i staniemy się świadkami autentycznej wiary. Nauczycielem we wspólnocie Kościoła jest w ścisłym sensie sam Chrystus. A ci, którzy zostają w niej ustanowieni nauczycielami, mają przekazywać jedynie naukę Jezusa. Wcale nie chodzi tylko o duchownych, ale i o pozostałych z rodzicami czy wychowawcami na czele. Dom jest pierwszym miejscem nauki modlitwy i wiary, człowieczeństwa i moralności. Jeśli tego w nim brakuje, trudno mówić o dalszym rozwoju, gdy nie ma się podstaw. Jezus twierdzi więc, że jeśli ktoś chce być dobrym nauczycielem, najpierw musi wyrzucić belkę ze swego oka. Usunięcie belki to poddanie się długiej, wewnętrznej przemianie. Czas poświęcony na osobistą formację jest czasem, który przynosi owoce miłości Boga i bliźniego. Starajmy się tłumaczyć w czynach to, w co wierzymy i wyznajemy w Słowie. Tak więc wszyscy, chcemy czy nie, naszym zachowaniem mamy szansę stać się inspirującym wzorem dla otoczenia. Chrześcijanin jednakże musi mieć szczególną tego świadomość. Ale czy może niewidomy prowadzić niewidomego?